Janku, Moniku, bardzo miło, że mogę z wami porozmawiać, tylko pomyślałem sobie, że wy jesteście chyba z zupełnie różnych światów i nie uwierzę, jeżeli powiecie mi, że dotarliście się od samego początku, od pierwszego wejrzenia. Jak to było, to pierwsze spotkanie, te pierwsze dni? O, no pierwsze dni byli bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo ładnie powiedziane. No, bardzo ciekawe, bo myślę, że Monika się w ogóle nie spodziewała, że może zatańczyć z Jankiem Klimentem, jak już powiedziałaś. I dla mnie było ciekawe, jaka to jest osoba. Tak naprawdę, wszystkie te gwiazdy ja tak znałem i tak naprawdę Moniku znałem najwięcej. Tak naprawdę, bo poznałem ją, jak była jeszcze malutka. Byłem u niej w domu raz, a to było przy okazji, jak tańczyłem z Weroniką Marciuk, to poszli, bo oni się znali z mamą, znają. I się spotkałem, ja widziałem, że tak biegała tam z pokoju do pokoju. Ale to pamiętam tylko tak. Także długo ją znam, ale tak naprawdę nie śledziłem ją. A teraz los. Przyznać się nie można. Tak. Te treningi to też są pewne kontuzje, pewne zmagania z różnymi słabościami, więc tak technicznie, gdyby udało się wymienić, z czym są albo z czym były największe problemy? No, u mnie akurat dużo było problemów, szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie. Jak zaczynałam treningi, byłam już na trzecim miesiącu antybiotyków, ponieważ przechodziłam krztuśca. Na dodatek, no, teraz mam problem z żebrami. Ponad żebra to mamy stopy bolą, odciski, wszystko, no ja powiedziałem, no to jest takie zdanie, że welcome to dance world. No tak, bo mówimy ten fantastyczny efekt na parkiecie, te wasze dwie minuty, gdzie błyszczycie, gdzie wyglądacie przepięknie, ale to są jednak, to jest wszystko okupione tymi godzinami treningów. Czy ty się, Monika, w ogóle stresujesz tym pierwszym występem, ale nie chodzi mi o to, czy ty pomylisz kroki, tylko o jurorów? Szczerze powiedziawszy, to właśnie najbardziej nie mogę się doczekać jurorów, bo ciekawi mnie ich konstruktywna krytyka, czyli coś, co rzeczywiście oni zobaczą i powiedzą naprawdę, co oni myślą. I jako znawcy, to jest po prostu dla mnie super. Muszę jeszcze zapytać o plany, ponieważ zawsze to jest tak, że udział w Tańcu z Gwiazdami wiąże się z jakimiś planami twoimi pewnie zawodowymi. Wiem, że szykujesz singiel, czy będzie premiera właśnie jakoś podczas odcinków Tańca z Gwiazdami? Tak, już zapowiedź mojego singla debiutanckiego i teledysku będzie w poniedziałek, czyli to jest chyba 2 września, czy pierwszy. A cały teledysk razem z singlem wychodzi od razu po pierwszym odcinku Tańca z Gwiazdami. Czy tobie będzie kibicował na przykład dziadek, który tak pięknie wypowiada się o tobie w mediach społecznościowych? Tak, mój dziadek jest wielkim fanem tańca, programu też Taniec z Gwiazdami. On uwielbia wszystko, co jest związane z tańcem.